Kapitan English z tej strony w tym niekończącym się maratonie dotyczącym deadline'ów. Wspomagam się tym razem soczkiem malinowym. Nie wiem, czy widzicie napis. To make me grow, I need love, water and sunshine, prawda? This is it. That's my cup. Dobra. No dobrze, no to w takim razie wracamy do artykułu. Przed nami, tak jak mówiłam, ostatnia prosta. The deadline body clock. Czekamy. Tu. Look back over your work during the last 3-5 years and think about whether or not you tend to meet deadlines on time. Is there a pattern? Some people can hit deadlines right on the mark. Some are always a little late, and others are regularly ahead of time. Assuming the deadline is achievable, these patterns are usually consistent. People will almost always take, for example, just the right amount of time, 5% shorter or 10% longer than the time allowed. If you're one of the late ones, the solution may be to set yourself a false deadline that's slightly ahead of the real one. No i samo oszustwo, słuchajcie, bardzo dobrze, bardzo działa dla tych, którzy are constantly late, yeah? Trzeba siebie troszeczkę oszukać, prawda? The deadline body clock. Och, przepraszam, chyba tutaj nam uciekło coś z poprzedniej strony. Dobrze, przeczytamy sobie teraz to i wrócimy do innych rzeczy. The best approach is to view deadline as a challenge that you have to meet with a period that's imminent. Imminent. Means. O, nie lubimy tutaj być. Lubimy być tutaj, dokładnie. About to happen. Impending, at hand, close, near, approaching, fast approaching, forthcoming, on the way. Is imminent, czyli nadchodzi już, już, już. The way the stress is more manageable and you have a better chance of starting and therefore finishing in good time. No dokładnie tak, o tym mówiliśmy wcześniej już. Dobra, teraz czytamy getting motivated. When it's time to plan, a 2014 study in India, North America by psychologists blah, blah, found that it is best to put the deadline inside the time frame that feels urgent to you. Czyli trzeba w ten deadline tak umiejscować, żeby to się dla ciebie, żebyś ty czuł urgency, prawda? Konieczność, nagłość. The study found that to get things done, we need to place deadlines in like the present mental space, rather than in a not like present category. In the example below, imagine you have a deadline on 5th of June and today is 10th of May. You can take one of two approaches. Dobra, i teraz zapoznamy się z not like present, bad, negative, albo like the present, tak jak teraz, teraźniejszość. No to co? Może najpierw ten negative.
Categorize the deadline as next month. No dobra, już o tym czytaliśmy, że słówko next jest ogólnie złe. Nie ma żadnego nexta. Prawda? Next to kiedyś, nie wiadomo kiedy. Może po śmierci. Czy już źle. Next month. See the delivery date as... jakoś niezbyt teraz, prawda? Nie bez w teraźniejszości. Feel a weaker motivation, dokładnie, to get active. Nie chce nam się wstać, żeby coś zrobić. Prawda? Have a lower likelihood of putting plans into action. Dokładnie tak. A zaczyna się od małej rzeczy. Zaczyna się od next month po prostu, prawda? Ale co zrobi osoba, która często meets the deadline? Categorize the deadline as less than 4 weeks away. Mniej niż 4 tygodnie od teraz. Ojejku. Mniej niż 4 tygodnie od teraz, od chwili obecnej. See the delivery date as like the present. Feel a stronger motivation. Have a higher likelihood of putting plans into action. I to by było na tyle. To było na tyle odnośnie deadline'ów. Czego się właściwie dowiedzieliśmy o deadline'ie? Że co? Że czas można inaczej kategoryzować, prawda? To było ciekawe. No, o tych dwóch rodzajach stresu to też było ciekawe. I może dobrym pomysłem byłoby zobaczyć, co ktoś mądry ma nam do powiedzenia about meeting deadlines. Kogo ja lubię słuchać odnośnie deadlinesów? Ilona Maska? Niekoniecznie. Who we could... Why Elon Musk is behind crazy deadlines. No dobra. Maybe... może tak. How to stop feeling overwhelmed right now? Czy to jest dobry... temat? Nie. How to... maybe not. Who I can like actually ask about... Okay, how to stop procrastinating? Or maybe the real reason why you procrastinate. Maybe that's going to be interesting, yes? It's a little bit connected to, to this topic, okay? Dobra, mamy ready, steady video. I będę oczywiście przerywać i tłumaczyć, prawda? Żebyśmy mieli... dobra. Maybe we're gonna do... this and this. Oh, sorry, the sound. Once again. Okay, how many procrastinators are in the room? Raise your hand. Ilu jest procrastinatorów? And everybody else is just procrastinating on raising their hand. A wszyscy pozostali opóźniają podniesienie ręki. I'm about to change your life because this piece of research changed mine. No, ja teraz ci powiem coś, co zmieniło moje życie. Procrastination has nothing to do with work. Procrastination nie ma nic wspólnego z pracą. People that write to us the most that struggle with procrastinating. PhD students, engineers. Kto najczęściej pisze do nich o właśnie tych trudnościach z procrastinating, że
na doktoracie, studenci na doktoracie i inżynierowie. Entrepreneurs. No, biznesmeni. People that have a lot on their plate, that have a lot of things that they need to juggle and that are te osoby, które mają no, mnóstwo jakby zadań, prawda, którymi muszą, no, które muszą spełnić. Analytical and thinkers by nature. Którzy są analityczni i są tacy właśnie dużo myśli analizują jakby z natury swojej. Procrastination is a form of stress relief. Procrastination is a form of a stress relief, czyli to odwlekanie w czasie to jest forma złagodzenia stresu. What are you stress? A, i była pauza, żeby się nad tym zastanowić. Procrastination is a form of a stress relief. No tak, bo jeżeli odwlekamy coś w czasie, chwilowo nie czujesz stresu związanego z tym, że no, trzeba wstać i coś zrobić, bo deadline goni. O czym się stresujesz? Bingo, and it makes you upset, doesn't it? Dobrze, i tutaj pani z widowni powiedziała, co, czym się stresuje. Ma problem, bo chciałaby już przejść na emeryturę, ale jeszcze nie odłożyła tyle pieniędzy, by chciała. Yeah. How many of you can relate to that? She said that what's stressing her out is she wants to retire, she hasn't saved up enough money. What's really stressing you out is finances. And czyli jakby powtarza to, co powiedziałam, prawda, że stresuje się finansami. Money and the fear that you have. But what happens when you struggle with procrastinating? And thank you for being so honest. There's no właśnie, dziękuję, że jesteś taka, byłaś taka szczera. That stresses you out. Maybe you feel the same way. I mean, we felt that way. I know exactly what you're talking about. You carry around this dark cloud because you don't think you're going to make it. And you're stressed about money. No dokładnie. Nosisz nad sobą tą wielką ciemną chmurę, bo jesteś bardzo stresowany o tym, że ci się nie uda, że ci się nie uda. All the time. Or maybe your mom's health is declining. Może zdrowie twojej matki się pogarsza. Really stresses you out. Or maybe your best friends are going through a divorce, or you're going. Może twój najlepszy przyjaciel jakby teraz przechodzi rozwód. Through a divorce, and that really stresses you out. No i to cię stresuje. So you walk around with this big ass thing on your shoulders. Więc chodzisz z tym na ramieniu, z tym no wielkim ciężarem. All the time, and then. Cały czas. You walk into work, and you. I idziesz do pracy. Sit down, siadasz, and you've got a list of phone calls to make. I masz listę telefonów do wykonania. Which requires your prefrontal cortex. Które wymagają twojego prefrontal cortex, prawda? To jest część mózgu. And your prefrontal cortex looks at the list and is like, oh my god, you want me to make 15 phone calls? I've been worried. No dobrze, i ten prefrontal cortex patrzy na tę listę 15 telefonów, które trzeba wykonać i mówi, o mój Boże, ty chcesz, żebym ja to zrobił? About the money all day. Can we just... Ja się martwiłem o pieniądze. Przepraszam, tutaj cofnę troszeczkę. 15 phone calls? I've been worried about the money all day. Can we just look at cat videos? I need... Okej. Okay. Się martwiłem o pieniądze cały dzień. Czy nie możemy pooglądać sobie gdzieś tam na YouTubie śmieszne wideo o kotach? Potrzebuję odpoczynku. I wiesz, jak to jest. Po 2 godzinach oglądania kotów okazuje się, że you've been online shopping. Coś tam kupujesz sobie w internecie. Tutaj sobie patrzysz na koty. Patrzysz na te 15 telefonów, które musisz wykonać i... I didn't make it chyba. Nie zrobię tego, nie zrobiłam tego, nie zrobiłam tego. Research on procrastination is undeniable. It's black and white. Number one. Jeszcze raz cofnę. I didn't make it. The research on procrastination is undeniable. It's black and white. Number one. All of you that procrastinate. Procrastination's not the issue, it's stress. You're procrastinating to give yourself a little break at work. It's sort of... Dobrze. Czyli ona teraz reasumuje, jaki jest... poziom researchu, badań na temat właśnie prokrastynacji, że
ty w ten sposób próbujesz dać sobie troszeczkę wolnego w pracy, próbujesz troszeczkę sobie poluzować. Sort of like taking a smoking break almost. To takie jak idziesz na zewnątrz sobie zapalić, prawda? You know, you're just taking a break. So bierzesz sobie, robisz sobie przerwę. One, because you're all stressed out and procrastinators are very hard on yourselves, this is going to sound super stupid, but you... Ona mówi, że prokrastynatorzy są bardzo ostrzy dla samych siebie, więc teraz to, co ona powie, to troszeczkę głupio zabrzmi. You gotta forgive yourself. But you got to forgive, musisz sobie wybaczyć. You've got to actually have a talk with yourself where you musisz pogadać z samym sobą. Feel yourself starting to procrastinate. Where you feel yourself starting to procrastinate. Czyli musisz z samym sobą pogadać, gdzie ty zaczynasz to odwlekanie. You go, look, I know I really screwed up. I know I'm in a mess financially. I forgive myself. I'm just gonna... Mówisz do siebie właśnie, dobra, dobra. Ja wiem, że zawaliłam, ja wiem, że będę miała po prostu tragedię finansową, ale muszę sobie wybaczyć. Muszę sobie wybaczyć. Do the best that I can. I zrobię to, co najlepiej, najlepiej jak ja potrafię. You have to address the thing that's underneath it. So that's self-awareness. Musisz jakby zderzyć się z tą rzeczą, która jest pod tym, prawda? Of knowing, oh my God, here's that stress again about finances screwing me over and preventing me from doing the small things that will actually fix my finances. Second thing. Okej, okay, i tutaj bardzo fajnie rozkłada na czynniki pierwsze, że ta wielka chmura, o której mówiliśmy wcześniej, o tych zamartwianiach się o finanse, to właśnie to sprawia, że ja nie robię tych malutkich rzeczy, które by właściwie sprawiły, że naprawiłabym moją sytuację finansową. A teraz druga rzecz. Procrastination is a habit, right? You get... Mówi, że odwlekanie to jest nawyk. Triggered by stress. The habit is... Jesteś jakby striggerowana poprzez jakiś stresor. To procrastinate. So when you get triggered by stress, your new habit is, oh, there's my stress again. I'm going to actually tell myself, okay, you've done the best you can. It's okay, we're going to do a little bit today. You're going to create what we call starting ritual. A starting ritual is something that pushes you to start. The best one on the planet, the 5 seconds. Dobra. Mówię o tym, żeby zrozumieć, że widzisz, że coś cię zaczyna stresować i najprawdopodobniej za chwilę zaczniesz właśnie odwlekać coś w czasie i mówi, żeby mieć taki rytuał, coś, co cię popchnie, żeby zacząć akcję, żeby zacząć coś robić. I ona chyba tutaj będzie promowała regułę 5 sekund. Napisała taką książkę na ten temat. The best one on the planet, the 5 second rule. So you've said, yes, the 5 second rule, prawda? Reguła 5 sekund. Okay, there's my stress again. I forget. Myślisz, okay, to jest stresor, znowu. Myself. Nie forget, ja forgive myself, wybaczam sobie. Now we're gonna 5, 4, 3, 2, 1. I teraz liczę 5, 4, 3, 2, 1. I want you to only work for 5 minutes. I chcę to, co chcę od ciebie. Mówisz tak do siebie. Chcę, żebyś pracowała tylko przez 5 minut. Tylko to od ciebie chcę. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Chcę, żebyś pracowała tylko przez 5 minut. That's it. 5 minutes. Make phone. Tylko 5 minut telefonów ewentualnie. Calls for 5 minutes. Here's what we know based on the research. I to, co my wiemy, bazując na research, prawda? 80% of you will keep going. 80% ciebie, was będzie kontynuować pracę. Jak już przełamałeś ten moment 5, 4, 3, 2, 1 i wejdziesz w pracę, będziesz kontynuować. Trick is starting. You see, going the trick is starting. Trickiem, sekretem, esencją wszystkiego jest zaczęcie. I want to break the connection between the trigger, which is stress, and the response, which is procrastination. Czyli chcę złamać to połączenie pomiędzy... ja zgubiłam wątek. Dobra, ale słyszeliście, o co chodzi. And whenever you feel stress, which is normal, you have a choice. Here's that gap. In 5 seconds. I jest ten właśnie, masz zawsze wybór. I to jest ten malutki gap, ten malutka przestrzeń, że masz wybór, w te 5 sekund masz wybór, co zrobić. Oglądać dalej wideo o kotach, czy powiedzieć 5, 3, 2, 1,
Zaczynam pracować. It's flat. The habit of procrastinating and beating yourself up will take over. Or you can close the gap 5-4-3-2-1 and you can make a different choice. I'm just gonna... I możesz zachować się inaczej. Get started. I'm just going to be okay with where I'm at and I'm just going to get started. Got it? Good. Super fajnie. No myślę, że ten temat prokrastynacji jest mocno powiązany z meet the deadlines, prawda? Że kiedy postrzegamy deadline jako crisis, coś co nadchodzi, możemy zacząć, tak jak właśnie mówiła, coś tam kupujesz online, o, wideo o kotach na YouTubie, prawda? Ale możesz ten habit, because procrastination is a habit, you can change it. No i podała bardzo fajną metodę, w jaki sposób to zrobić, prawda? Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dotknęliśmy ważnych tematów, myślę, że dla każdego. To nieważne, kim jesteś, co robisz, ile masz lat. Temat deadline'ów każdego dotyczy. Każdego. Właściwie nawet już i dzieci w podstawówce, jak i nie w przedszkolu. Okej, okay? Dobra, no to thank you very much. I hope you enjoy it. And we're gonna carry on with similar subjects. I hope you find it informative. So what? Thank you very much. And that's all. Thank you. Bye. Bye bye.